Hej, dziś rozmawiamy z księdzem Jackiem Prusakiem, teologiem, doktorem psychologii i psychoterapeutą. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Dziś chcieliśmy porozmawiać o relacji psychologii i religii. Czy są to dziedziny całkowicie rozłączne, czy może jednak próbują odpowiadać na podobne pytania, czy może jeszcze ta relacja jest nieco bardziej skomplikowana. Ale zacznijmy w ogóle od tego, że ksiądz pracuje jako psychoterapeuta, prawda? I czy w przypadku takim, to znaczy księdza psychoterapeuty, nie występuje być może jakaś możliwość zgrzytów w relacji z pacjentem, to znaczy jak pacjenci reagują, że tak powiem, na takie zestawienie, bo z jednej strony ksiądz może być postrzegany jako autorytet duchowy i moralny, co może zaburzać być może relację terapeutyczną, którzy, zwłaszcza z osobami, które być może mogą być wręcz negatywnie do tego aspektu nastawione, ale nawet, że tak powiem, wśród osób pozytywnie nastawionych do aspektu bycia księdzem, być może może to powodować pewne trudności w budowaniu zaufania u pacjenta. Jak to dokładnie jest? No to jest złożona kwestia. Ja będę mówił to z swojej perspektywy, z własnych doświadczeń, nie udzielając jakiejś uniwersalnej odpowiedzi dotyczącej, jak sobie radzić z przeniesieniem, przeciwprzeniesieniem w sytuacji, w której terapeuta jest także duchownym. Pierwsza rzecz jest taka, że moi pacjenci czy klienci, abstrahując od tego, jaką nazwę dla nich tu wybierzemy, wiedzą, kim ja jestem, bo w ośrodku, w którym ja pracuję, na stronie internetowej, gdzie jest mój biogram, ta informacja jest zaznaczona, że jestem księdzem katolickim i jezuitą. Jeszcze w dobie internetu mało kto, to mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby osoba, która do mnie przyszła, nie wiedziała, kim ja jestem, natomiast większość tych osób ma problem z tym, jak się ma do mnie odnosić. Właśnie dlatego, że jestem i terapeutą, i duchownym. Więc to jest pierwsza rzecz, która klaryfikuje tą relację i pozwala na budowanie wzajemnego zaufania, że ja tej informacji nie ukrywam. To nie jest tak, że pacjent się o tym dowie przez przypadek albo dopiero wtedy, kiedy ja mu uznam to za stosowne, żeby mu tą informację o sobie wyjawić. Ja tu przyjąłem takie rozstrzygnięcie, które wcale nie jest oczywiste ani popularne, że tylko tak można to robić. To po pierwsze. Po drugie, że oczywiście po tym kwestia budowania zaufania w relacji terapeutycznej to jest w ogóle kwestia właśnie tego, że ja uczę się poznawać drugą osobę, a druga osoba mnie, dlatego że nawet ci, którzy przychodzą do mnie na terapię, wiedzą, że jestem księdzem i dlatego przychodzą, mają albo błędne, albo uproszczone wyobrażenia związane z tym, co to oznacza, że robią terapię u osoby, która jest równocześnie duchownym, jak i mają, często tak jest moje też doświadczenie, błędne wyobrażenia co do pozycji samego terapeuty, abstrahując od tego, czy jest, czy nie jest duchownym. Więc ponieważ ja tej informacji nie ukrywam, to ona, uważam tą praktykę już zatworzącą atmosferę zaufania i możliwości wzajemnego poznania się. Natomiast potem potrzebujemy czasu, żeby się wzajemnie poznać, no i żeby analizować to, co się dzieje w relacji, w związku z tym, że ja jestem na przykład duchowny. Myślę, że ksiądz właśnie zwrócił uwagę na ciekawy wątek w aspekcie tego, że wiele osób myli, że tak powiem, zadania, czy też obszary badania w tej dziedzinie, znaczy co czym się zajmuje, ponieważ jeżeli spojrzymy na takie konstrukty stricte religijne, to coś, co się najbardziej, mam wrażenie, kojarzy ludziom z terapią, to jest właśnie spowiedź, prawda? Więc może zacznijmy od tego, jak czy to jest skojarzenie poprawne, to znaczy jakich obszarów człowieka dotyka spowiedź, a jakich psychoterapia? Czy rzeczywiście może tutaj zachodzić pewne zazębienie, bo niektórzy mogliby powiedzieć być może, że są to w jakiś sposób zjawiska wymienne, czy wręcz przeciwnie, i czy można pomylić właśnie potrzebę jednego z potrzebą drugiego? Czy zdarzają się osoby na psychoterapii, które tak naprawdę być może powinny pójść do spowiedzi, i czy zdarzają się być może na spowiedzi osoby, które próbują załatwić w konfesjonale coś, co lepiej byłoby przepracować na psychoterapii? No, ja miałem do czynienia i mam z osobami, które przychodząc na terapię potrzebują spowiedzi i kiedy słucham ich wyznań w konfesjonale, czy poza konfesjonale, ale w ramach spowiedzi, no to wiem, że potrzebują terapii. No, pierwsza rzecz jest taka, że człowiek jest pewną istotą złożoną, gdzie element duchowy, psychologiczny, moralny
jest częścią pewnej całości, nie jedynym fragmentem niezależnym od pozostałych. Więc to nie jest tak, że w psychoterapii nie ma miejsca na duchowość, a w spowiedzi nie będzie nigdy obecny żaden element psychologiczny, czy to w samej rozmowie, czy w konsekwencjach spowiedzi dla funkcjonowania penitenta. Tyle tylko, że to nie są rzeczy te same, dlatego że do spowiedzi człowiek idzie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zależy mu na budowaniu, pogłębianiu swojej więzi z Bogiem, bądź właśnie nawiązaniu ponownym tej więzi. Dwa, że kategorią centralną w tym spotkaniu jest wyznanie swoich grzechów. Grzech nie jest kategorią psychologiczną. Więc gdyby ktoś przychodził na psychoterapię, chcąc wyznawać swoje grzechy, to pomylił i osobę, i miejsce. Bo nawet jeśli przyjdzie do mnie, no to ja go nie będę spowiadał w trakcie terapii, a to po pierwsze, a po drugie poproszę go, żeby dokonał wyboru, czy chce mnie w funkcji spowiednika, czy mnie chce w funkcji terapeuty, bo choć nie mogę swoim pacjentom zabronić spowiadania się u mnie jako u księdza, to mogę zrezygnować z prowadzenia terapii, kiedy do tego dojdzie. Tak, więc pierwsza rzecz jest taka, że i w psychoterapii mamy do czynienia z osobami, które przeżywają trudności ze względu na przykład na konflikty moralne, i do spowiedzi przychodzą osoby, które przeżywają trudności w życiu i w relacji do Boga ze względu na konflikty moralne, ale natura tych konfliktów jest rozumiana w inny sposób zarówno w psychoterapii, jak i w spowiedzi, i w jednym i w drugim miejscu oferuje się inne, nie oznacza wrogie w stosunku do siebie, bo tak nie musi być, ale inne środki do poradzenia sobie z tego typu sytuacjami czy kryzysami. Natomiast oczywiście terapia, nawet jeśli w niej nie ma mowy o Bogu czy o duchowości pacjenta, jeśli jest dobrze prowadzoną terapią, na pewno będzie wpływała na tą sferę jego życia, i podobnie dobrze odprawiona spowiedź będzie skutkowała pewnymi wymiernymi, pozytywnymi efektami psychologicznymi, że na przykład człowiek się poczuł zrozumiany, że poczuł się odciążony z czegoś, co mu ciążyło, że nabrał optymizmu czy nadziei w stosunku do siebie, do świata, do życia itd., itd. Ale to nie jest cel sam w sobie, to jest efekt uboczny. No więc ja bym po prostu, używając najprostszego kryterium demarkacyjnego, powiedział: spowiedź jest miejscem, gdzie ja mówię o swojej relacji, o Bogu i to, co tej relacji zagraża bądź ją uniemożliwia i co nazywamy grzechem. Na psychoterapii ja mówię o sobie, nawet jeśli problemy mego życia wynikają z życia w grzechu, używając słownika teologicznego, to terapia nie jest konfesjonałem, tam się tych czynów nie ocenia, stara się je zrozumieć, co nie znaczy oczywiście, że terapeuta nie ma swoich opinii na temat życiowych wyborów pacjenta, ale one nie podlegają ocenie moralnej i one nie powinny być ujawniane, jeśli to nie służy dobru samego klienta czy pacjenta. Te opinie. Te opinie. Chciałem tutaj się zatrzymać na momencik, ponieważ ksiądz przytoczył taki przykład, że ktoś przychodzi na terapię i wyznaje grzechy. Co to dokładnie znaczy? Czy dobrze rozumiem, że osoba wyznaje rzeczy, które zrobiła, których nie może w sobie pogodzić, czy z którymi czuje się źle, czuje się winna? Jak to, jeśli mogę zapytać, jak to wygląda w ramach psychoterapii, że osoba w ogóle może uznać, że to jest odpowiednie miejsce? W jakiej formie to się dokładnie odbywa, na przykład? No, zasadą terapii jest we wszystkich szkołach psychoterapii, a przynajmniej tych standardowych, że pacjent czy klient po prostu mówi o sobie, o swoich życiowych wyborach. No więc jeśli w języku teologicznym te wybory to są popełniane przez niego w życiu grzechy, no to on o nich mówi, nie musząc używać takiej etykiety. Natomiast jest pewna podgrupa pacjentów, która cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. W tej podgrupie mieszczą się osoby z tak zwanymi skrupułami, które często chcą traktować psychoterapię, i obojętnie, czy terapeutą jest duchowny, czy nie, jako zastępczy konfesjonał, żeby się przekonać, czy ich natręctwa to są, czy nie są grzechy. To jest bardzo trudna grupa pacjentów dla terapeutów, właśnie dlatego, że ten komponent religijny jest tam bardzo silny,
No a to nie jest, a terapia nie jest miejscem do rozstrzygania, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, bądź jakiej kategorii to jest grzech, tylko zastanawianiem się, dlaczego na przykład ktoś ocenia to jako grzech i jakie to ma reperkusje w jego życiu, a nie czy grzech popełnił, czy nie popełnił i w jakiej pozostaje relacji do Boga. To jest spowiedź bądź kierownictwo duchowe, to nie jest psychoterapia. No właśnie, ponieważ takie osoby, z tego co wyobrażam sobie, mogłyby nawet nie używać pojęcia grzechu i nawet nie myśleć w ogóle o tym w tych kategoriach, bo kategorie religijne być może się kojarzą im zupełnie inaczej, ale jednak traktować to jako swego rodzaju przewinienie, które ciąży na nich, prawda? I jestem ciekaw, co takim osobom w ogóle można poradzić, ponieważ jeżeli są to osoby na przykład niewierzące w ogóle, no to nie poradzimy im, żeby poszły do spowiedzi raczej prawdopodobnie, jeżeli są w ogóle odcięte od tego wymiaru. I jeżeli one, co w sytuacji, gdy takie osoby próbują załatwić ten aspekt swojej osoby, że tak się wyrażę, w takim miejscu, czy mogą one właśnie, czy jeżeli ktoś no nie jest w kościele, nie ma, że tak powiem, możliwości skorzystania z tego, być może dlatego, że sam po prostu odmawia sobie tej możliwości z jakiegokolwiek powodu, czy dla takiej osoby to może zostać w jakimśkolwiek aspekcie zrealizowane. Już nie mówię o wymiarze teologicznym w tym momencie, prawda, tylko o takim bardziej społecznym, zrealizowane w ramach tej psychoterapii, czy nadal nie? To jest kwestia złożona, dlatego że z punktu widzenia terapeutycznego ta potrzeba, czy nawet przymus rozstrzygania, czy moje myśli są grzechem, czy nie grzechem, jest po prostu objawem choroby. Teraz, nawet jeśli te treści religijne w tych natręctwach wymagałyby pomocy duchownego, to wielu terapeutów nie wskaże duchownego jako punktu odniesienia, dlatego z ich perspektywy to jest wzmacnianie skrupułów, a nie ich rozwiązywanie. To jest sprawa bardzo delikatna, kiedy terapeuta ma takiej osobie zalecić na przykład kontakt z duchownym, ponieważ uważa, że to są kwestie podchodzące pod spowiedź, duszpasterstwo, a nie psychoterapię i psychologię, a kiedy nie, więc ja tu też nie udzielę jednej reguły na wszystkie przypadki dla wszystkich, ponieważ takiej nie ma. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie trzeba być osobą wierzącą, żeby mieć skrupuły. I nawet jeśli w tych skrupułach nie ma treści wątpliwości dotyczących tego, czy moje myśli, moje odczucia, moje wrażenia, czy moje czyny są, były, czy będą grzechem, to istnieją skrupuły o charakterze moralnym, które dręczą takich pacjentów, dopóki nie wiedzą, czy zrobili coś dobrze, czy źle, i czy jeśli coś robili źle, czy to nie było przestępstwo. Nie muszą tego nazywać grzechem, ale dalej będą się tym zamartwiać. W tym wypadku oczywiście nie wysyła się ich nigdzie do żadnej spowiedzi, bo spowiedź nie jest dla nich środowiskiem, w którym mogliby o tym rozmawiać. Pozostaje przestrzeń psychoterapii, ale to dalej nie polega na tym, że terapeuta rozstrzyga, co jest, a co nie jest, tylko pracuje nad mechanizmami powstawania tego typu natręstw i stara się z pacjentem zbudować inne sposoby radzenia sobie z tym, co za tymi objawami się kryje. No ale to musielibyśmy wchodzić w bardzo detaliczne kwestie, które chyba wykraczają poza ramy naszego spotkania. Rozumiem, że postaramy się, że tak powiem, w miarę możliwości bez bardzo niskopoziomowych szczegółów, ale to też przenosi nas właśnie do takiego punktu, jak w ogóle w takim razie, ponieważ jak ksiądz opisuje, jest to przestrzeń, mówimy teraz o psychoterapii, jest to przestrzeń potrzebna wielu ludziom, prawda? Jak można zapraszać kogoś do takiej rzeczywistości, ponieważ wiele osób na samą nazwę psychoterapia w ogóle się odcina, bo to jest, nie wiem, dla ludzi z problemami, ja przecież nie mam problemów. Jak można przedstawiać ten aspekt ludziom tak, aby nie kojarzył się im źle, bo wielu ludziom źle się kojarzy. Ja nie mówię, że z dobrych powodów, ale mam wrażenie też, że wiele osób negatywnie reaguje na taki aspekt, więc jak podchodzić do osób, którym wydaje nam się być może, albo chcielibyśmy delikatnie zasugerować, że może by się ta osoba sama powinna zastanowić, w jaki sposób podchodzić do takich osób, jakiego języka, jakich określeń używać, żeby przedstawić to w sposób ciepły, że tak się wyrażę. Trudno mi powiedzieć, bo ja nie jestem marketingowcem, jak sprzedać taki towar jak psychoterapia. To znaczy, z mojego punktu widzenia sprawa jest troszkę prostsza.
albo ktoś czuje, że ma w życiu jakieś problemy i wszelkie dotychczasowe próby poradzenia sobie z tymi problemami nie przyniosły skutku i warto byłoby skorzystać w takim razie z pomocy specjalisty i tym specjalistą jest psychoterapeuta, albo uważa, że chciałby lepiej samego siebie poznać i miejscem do takiego samopoznania jest psychoterapia. Tu po pierwsze jest istotna rzecz, że nie ma jasności i są opinie po różnych stronach, czym psychoterapia jest albo powinna być. Czy jest tylko metodą leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń funkcjonowania plus zaburzenia osobowości, a więc tak czy inaczej jest formą leczenia czegoś, czy psychoterapia jest także formą wzmacniania samorozwoju i jest możliwością poznawania samego siebie bez konieczności leczenia czegokolwiek. Tak? No więc ja jestem zwolennikiem tego, że psychoterapia jest jednym i drugim, ale z doświadczenia wiem i to powtórzy za mną każdy psychoterapeuta, że skuteczność psychoterapii zarówno w jednym, jak i w drugiej modalności w dużej mierze zależy od motywacji samej osoby zainteresowanej. Zmuszanie kogoś na psychoterapię raczej jest mało skuteczne, chyba że terapeucie uda się ten opór pokonać i klient czy pacjent zobaczy, że choć został przymuszony do czegoś, co na początku uważał za bezsensowne, że to jednak ma rację bytu i to mu w czymś pomaga. Więc ja nie jestem za tym, żeby psychoterapię wciskać wszystkim tylko dlatego, że ona istnieje. Jestem za profesjonalnym mówieniem o tym, czym ona jest i demitologizacją z jednej strony psychoterapii, a z drugiej strony pozbawianiem negatywnych skojarzeń z psychoterapią tych osób, które chcą z niej skorzystać. No bo etykieta taka, że jak idziesz do psychiatry, to masz problem z głową, jak idziesz do psychologa, to masz problem ze swoją rodziną albo ze swoim związkiem, no może stygmatyzować. No i tak jak sam pan zauważył, trochę tej stygmatyzacji, pomimo zmieniającej się na korzyść wrażliwości społecznej, jeśli chodzi o percepcję psychoterapii, jeszcze nam pozostało, zwłaszcza w takich środowiskach małomiasteczkowych czy wiejskich, no, gdzie jest to związane z różnymi czynnikami. Ale puentując to, ja nie traktuję psychoterapii jako produktu, który trzeba reklamować. Uważam, że do tej decyzji trzeba dojrzeć. Jeśli to jest własna decyzja, wtedy to ma sens. Jeśli człowiek się do tego czuje zmuszony, no to ma zbyt dużą ambiwalencję, jeśli w ogóle nie jest wrogo do tego pomysłu nastawiony, żeby z niego skorzystać. Dobrze, a zatem z drugiej strony, czy być może ksiądz odradzałby komuś psychoterapię? Ponieważ też ja mam taką obserwację, nie wiem na ile to jest powszechne, ale spotkałem się przynajmniej z kilkoma takimi przypadkami osób, które mam wrażenie, że właśnie wybierały się na terapię, żeby poznać własny cel w życiu, prawda, albo coś takiego. To znaczy nie tyle, że miały rozpoznane jakiekolwiek problemy w sobie, ale uważały, że to, tak jak ksiądz to ujął, tak, że to jest element samorozwoju, prawda, odnalezienia własnej ścieżki, czy jakkolwiek one by to ujęły. I jestem ciekaw, i też mam wrażenie, ponownie, to jest tylko taka moja obserwacja, nie wiem na ile to jest powszechne, ale mam wrażenie, że tak jak w niektórych kręgach jest, może być to niepotrzebnie zestygmatyzowane, to być może w niektórych kręgach wręcz jest to, nie chcę mówić modne, bo to jest pewnie za duże słowo, ale zdarzają się przypadki, podchodzenia do tego jako właśnie, jako że terapia to jest miejsce, w którym możesz znaleźć swój pomysł na życie, prawda? I jestem ciekaw, jak ksiądz podchodzi do takich przypadków i czy w jakichkolwiek takich przypadkach by ksiądz to odradzał jednak. Jeśli ktoś szuka psychoterapii jako ścieżki samorozwoju, to ja mu nie odradzę tego, bo nie widzę powodów, dlaczego miałoby to być coś niewłaściwego. Natomiast jeśli ktoś przychodzi, bo taka jest moda, no to widać po jego motywacji. Wtedy mogę powiedzieć, że to za mało, przynajmniej dla mnie za mało, żeby z kimś rozpocząć psychoterapię. Nawet jeśli celem tej psychoterapii miałoby być samopoznanie, dlatego że no to po pierwsze kosztuje, po drugie terapia związana z poznawaniem siebie jest terapią otwartą,
jest dosyć jest poważnym zobowiązaniem także czasowym, więc tu trzeba mieć motywację do tego. Natomiast zdarzało mi się powiedzieć, że osoba nie potrzebuje terapii, choć sama uznała, że terapii potrzebuje, wtedy kiedy na przykład myślała, że problemy egzystencjalne to jest psychopatologia. Aha, tak. Okay. Tak, więc wtedy odradzam, mówię, że nie, że to jest na przykład zrozumiały kryzys, względnie potrzebna byłaby pomoc psychologiczna, ale na zasadzie na przykład interwencji kryzysowej, natomiast nie psychoterapia, ponieważ to są normalne problemy ludzkiej egzystencji, trudne, ale zrozumiałe i tego się nie leczy, z tym trzeba się nauczyć żyć. Chciałem teraz wrócić do takiego aspektu, który wspomniał ksiądz na samym początku, że człowiek jest istotą bardzo złożoną i ten wymiar duchowy, psychologiczny, moralny, tak to ksiądz ujął, o ile dobrze pamiętam. Chciałem dopytać, czy miał w ten sposób ksiądz na myśli, że te trzy aspekty to jest jeden wymiar człowieka, czy to są różne wymiary człowieka i jaka jest w zasadzie między nimi różnica, jakby ksiądz to ujął przynajmniej. No to mnie pan pyta o rozstrzygnięcia bez rozstrzygnięć, tak? No. To co szkoła, to no najprostsza rzecz to się sprowadza do tego, czy wymiar psychologiczny i duchowy jest jednym i tym samym, i czy tak naprawdę, i wtedy mamy do czynienia z dwoma skrajnymi redukcjonizmami. Mhm. Pierwszy, klasyczny, freudowski, że sfera duchowa to jest nic innego jak sfera emocjonalna, tylko nazywana językiem religijnym i w języku religijnym interpretowana, ale tak naprawdę cały czas mówimy tylko o ludzkiej naturze, wymiarze na przykład emocji. Alternatywą do tego była postawa, klasyczna postawa Junga, który uważał, że wszystko jest duchowe, natomiast może się przejawiać na różne sposoby. Dla Freuda wszystko było tylko psychiką i było czymś naturalnym. Dla Junga wszystko, co psychiczne, było u swego źródła duchowe. Teraz, jeśli przyjmiemy, że to nie jest albo jedno, albo drugie, tylko że to są dwie niezależne strefy czy sfery ludzkiej egzystencji, jest sfera psychologiczna i sfera duchowa, to nawet jeśli nie przyjmiemy rozwiązania Freuda czy rozwiązania Junga, to nam pozostaje wtedy odpowiedź na pytanie, która z tych stref jest na przykład bardziej ważna dla funkcjonowania. Czy duchowa, czy psychologiczna. I tu znowu mamy rzeczników tezy, którzy powiedzą, jedno i drugie nie jest tym samym, ale w psychoterapii ważniejsza jest sfera psychologiczna od duchowej, a inni powiedzą, jedno i drugie nie jest tym samym, ale ważniejsza jest sfera duchowa, bo jest na przykład centralna, z nią te wszystkie inne są powiązane i z niej wypływają, a jeszcze inni powiedzą, to nie są do siebie sprowadzalne rzeczy, ale to od klienta czy pacjenta zależy w psychoterapii, czy się chce zajmować swoimi problemami psychologicznymi, czy swoją duchowością, czy jednym i drugim. Tak? Więc to w dużym uproszczeniu tak naprawdę sprowadza się właśnie do takich pięciu głównych stanowisk, a mówiąc jeszcze prościej, sprowadzając to do takiej bardziej metateoretycznej relacji między psychologią a religią, no to mamy trzy rozwiązania. Psychologia i religia, psychologia religii i psychologia jako religia. No to w zależności od tego właśnie, jak rozumiemy relacje między sferą psychologiczną a sferą duchową w człowieku, więc ja tu mówię psychologia, czy pan mnie pytał psychologię, tu musimy pamiętać, że psychologia istnieje w liczbie mnogiej. Mm-hmm. Tak? Są różne rozstrzygnięcia, albo raczej spekulacje psychologiczne na temat tego, jak powinny wyglądać rozstrzygnięcia tych kwestii, o które mnie pan pyta. Bardzo dyplomatycznie, także doceniam. I przechodząc teraz nieco dalej, czy w takim razie powiedziałby ksiądz, bo też patroni zadawali takie pytanie, czy są przypadki, w których psychologia, czy niektóre szkoły psychologii wyraźnie zachęcałyby na przykład do działań niezgodnych z katolicyzmem? Czy działania niezgodne z nauką Kościoła mogłyby być uznane na przykład za najzdrowsze dla psychiki człowieka lub danej osoby? Na przykład podejście do swojej orientacji homoseksualnej, prawda? I czy na tym polu istnieje rozbieżność między nauką katolicką a tym, co przez niektóre przynajmniej szkoły psychologii uznawane za zdrowe? I jak ksiądz to ewentualnie godzi? No, to kolejne bardzo złożone pytanie.
składający jest tak naprawdę z wielu pytań. Spróbuję to jakoś rozpakować. To znaczy, po pierwsze, psychoterapia dobrze prowadzona nie polega na nawracaniu kogoś do czegoś albo zniechęcaniu go do wierzenia w coś. Jest próbą pomocy człowiekowi w zrozumieniu tego, co wierzy albo co nie wierzy i czy chce coś zmienić, czy nie. W konsekwencji tego, że albo ta decyzja zmieni coś w jego życiu, jeśli chodzi o jego dojrzałość albo odczuwany dystres, albo nie zmieni. Więc w tym sensie w kodeksie etycznym psychoterapii czy psychoterapeutów, może tak, jest bardzo wyraźny zapis, że psychoterapia nie jest miejscem walki ze światopoglądem klienta czy pacjenta. Tak? Terapeuta ma uszanować światopogląd pacjenta, nawet jeśli się z nim nie zgadza. Co oczywiście nie oznacza, że nie może poddać wątpliwość przyjmowanych przez klienta czy pacjenta wartości przekonań. Ale poddać je wątpliwość to nie oznacza zmuszać do ich zmiany czy do wyrzekania się ich, tylko krytycznego spojrzenia na nie albo spojrzenia na nie z innej perspektywy niż tą, którą klient czy pacjent miał dotychczas. Więc oczywiście może być tak, że jeśli terapeuta widzi, że w obrazie psychopatologicznym jego pacjenta są wątki religijne, że to jak on funkcjonuje, skupię się tu na religii, bo to jest ta sfera, która najlepiej znam poza psychologią czy psychoterapią, wchodzi jego zdaniem w konflikt z funkcjonowaniem pacjenta, no to może zadawać w trakcie terapii pytania o tą sferę i o to, jak klient rozumie, jak ona na niego wpływa, czy na nią. Tak? Ale ostatecznie i tak wolność wyboru musi pozostawić klientowi. Natomiast teraz są inne jeszcze rozstrzygnięcia właśnie takie z pozycji światopoglądowo-metateoretycznych, że na przykład w psychologii, seksuologii czy psychiatrii orientacja homoseksualna nie jest traktowana jako zaburzenie. Tak? Więc to nie jest coś, co się leczy. A w religiach takich bądź innych będzie traktowana albo za chorobę, albo za dewiację, albo coś, czego się trzeba w życiu wyrzec, bądź nauczyć tym żyć tylko w jeden sposób, czyli na przykład w celibacie, czyli nie wyrażając w sposób seksualny swoich potrzeb emocjonalnych. No i są takie podejścia religijne do psychoterapii, a nawet psychologii. Tutaj skupię się na chrześcijaństwie, jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Co prawda oni twierdzą i słusznie, że to jest błędne mówienie, że istnieje psychologia chrześcijańska, że to poprawnie powinno się nazywać psychologia w podejściu chrześcijańskim ze względu na antropologię, która stoi za rozumieniem człowieka i tego, jak mu pomóc. Ale tutaj istotna jest taka rzecz, że właśnie wtedy prywatne poglądy terapeuty muszą pozostać jego prywatnymi poglądami, natomiast jeśli jego światopogląd religijny na przykład nie pozwala mu na pracę terapeutyczną z pacjentami orientacji homoseksualnej, bo uważałby, że to jest pomaganie ludziom w życiu w grzechu, to nie powinien brać takich osób na psychoterapię albo na początku powiedzieć, że jak on rozumie orientację homoseksualną czy każdą inną problematyczną kwestię. Bo ja nie mam nic, jeszcze nie mam problemu w sytuacji, w której terapeuta ze względu na swój własny światopogląd uważa, że nie ze wszystkimi problemami i nie ze wszystkimi osobami potrafi pracować. To jest uczciwe. Żaden terapeuta nie ma obowiązku pracować ze wszystkimi ludźmi, ze wszystkimi problemami. Tak jakby sobie ze wszystkim umiał radzić i poradzić. Ale czym innym jest tutaj odesłanie wtedy takiej osoby do innego terapeuty, który podejmie pracę z taką osobą i nie będzie miał konfliktu czy dysonansu poznawczego między tym, co on wie jako psycholog, a tym, w co on wierzy jako wyznawca jakiejś konkretnej religii, a co innego, jeśli on ten swój dysonans schowa tylko dla siebie i pacjenta będzie próbował podporządkować swojemu światopoglądowi. To już jest naruszenie etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty. Więc tutaj ten świat wartości i przekonań powinien być nazwany. Jeśli nie ma zgodności między terapeutą a pacjentem, no to oni się powinni rozstać dla obopólnego dobra.
Okej. Kolejne, być może nieco powiązane pytanie. Czy i jak często spotyka ksiądz ludzi z nerwicami eklezjogennymi, czyli takimi, które mogą mieć podłoże jakieś w religii po prostu, tak? Czy w praktykach religijnych? Jak ewentualnie można zapobiegać powstawaniu tego typu zjawisk, na przykład w wychowaniu własnych dzieci? I czy ksiądz uważa, że na przykład w kształceniu księży obecnie brakuje być może pewnej formacji psychologicznej właśnie, czy psychoterapeutycznej w celu odpowiadania na takie zjawiska? Po pierwsze, nie ma oficjalnego rozpoznania nerwicy eklezjogennej. Okay. Tak? Taka diagnoza nie istnieje. Formalnej diagnostyce klinicznej, już nie mówiąc o tym, że nie używa się nerwic. Mhm. Tak? No więc terapeuci nie stawiają takich diagnoz. Nawet jeśli rozumieją, co się za takim pojęciem kryje, to nikt, kto przyjdzie na psychoterapię, formalnie takiej diagnozy nie może dostać. Takiej jednostki chorobowej nie ma. Natomiast czym innym jest pokazanie, jak w nerwicy, zarówno w jej genezie, jak i w jej przebiegu, obecna jest źle przeżywana religijność czy duchowość i jak ona podtrzymuje, wywołuje i podtrzymuje mechanizmy nerwicowe. Tak? No więc z tym terapeuta już może pracować, przy czym on... inaczej nazwie tą diagnozę, nawet jeśli w głowie będzie miał to, o co pan mnie pyta. Teraz oczywiście to są złożone kwestie, bo żadnej nerwicy nie wyjaśnia teoria jednoczynnikowa. To nie jest kwestia religii czy duchowości, tylko kwestia albo błędnie rozumianej religii czy duchowości, albo wychowywania się w środowisku, gdzie religia czy duchowość jest przeżywana dysfunkcyjnie. No więc tutaj też nie ma jednego rozwiązania na wszystko. To najprawdopodobniej oznacza długą i wymagającą psychoterapię, w zależności od tego, jak mocno te objawy nerwicowe są obecne i jak silnie są osadzone w religijności czy duchowości konkretnej osoby, która z tego powodu cierpi, uważając, że właśnie ma problemy duchowe, kiedy tak naprawdę ma problemy emocjonalne. No bo w tej nerwicy eklezjogennej chodzi nie o to, żeby pokazać, tu cię religia niszczy, tylko że ty błędnie rozumiesz religijność, ale nie chcesz jej dotknąć, bo żeby ją dotknąć, trzeba byłoby dotknąć sfery emocjonalnej. To jest po prostu zamiana jednego języka na drugi i to są osoby, które będą na swoje problemy emocjonalne szukały właśnie paradoksalnie rozwiązania w religii, nie widząc, że to, jak przeżywają tą religię, jest źródłem ich problemów. I teraz podchodząc do ostatniego pana pytania, w tym pytaniu rola duchownych w tym. No oczywiście księża mają bardzo rudymentarne wykształcenie psychologiczne, co z pewnej rzeczy jest oczywiście oczywiste. Oni studiują teologię, a nie psychologię. Ale biorąc pod uwagę, że to, do czego są potem posłani, w większości wypadków jest formą opieki duszpasterskiej, no to i mają większą znajomość mechanizmów psychologicznych, które pozwalają i ułatwiają, bądź utrudniają, albo wręcz hamują rozwój religijny czy rozwój duchowy danej osoby, tym lepiej i dla nich, i dla tych, którym pomagają. Tu jest dalej wiele do zrobienia, bo no, ten poziom tej podstawowej wiedzy psychologicznej dla przeciętnego duchownego no, to jest na poziomie rudymentarnym, ale to po prostu nie wystarczy teraz, żeby księża równolegle studiowali drugi kierunek. Tak? To by było nierealistyczne, tak jak psychiatrzy nie studiują w ramach drugiego kierunku jako psychologia, a psycholodzy nie studiują medycyny. Więc tu muszą znać zakres swoich kompetencji i na przykład wiedzieć, kiedy osoby, które do nich przychodzą z problemami, którym się wydają, mają naturę duchową, mają tak naprawdę problemy emocjonalne i powinny się tymi problemami zająć w psychoterapii, co nie oznacza, że to ma pociągać za sobą zerwanie kontaktu duszpasterskiego i nie można połączyć psychoterapii na przykład z kierownictwem duchowym.
No, tego powinni być uczeni duchowni, jak rozumieć pewne podstawowe rzeczy i jak na nie reagować. Mogę tyle tylko powiedzieć, że jeśli moja wiedza nie jest ograniczona, to tego w ramach szkoleń duchownych, czyli w ramach tej formacji seminaryjnej, to jest to na bardzo rudymentarnym poziomie. Tylko w niektórych miejscach, ze względu na samo zainteresowanie, czy to rektorów seminariów, czy ludzi, którzy tam wykładają, jest trochę więcej tej wiedzy psychologicznej w ramach studiów filozoficzno-teologicznych. Okej, ponownie może teraz być może trochę z drugiej strony. Czy w takim ujęciu są przypadki, gdy na przykład modlitwa albo jakieś inne konstrukty religijne potrafią być albo skuteczniejsze, albo łatwiej dostępne w rozwiązywaniu pewnych własnych postaw i problemów, niż właśnie na przykład pomoc psychologa i psychoterapii. I nie mówię teraz o tym, żeby zastępować być może, bo tak jak mówiliśmy na początku, po części odpowiada to na inne obszary, ale czy są właśnie takie aspekty i na przykład osobom wierzącym, już zaangażowanym w Kościół, można by polecić, że tak powiem, udanie się najpierw do tych struktur, do konstruktów religijnych, zanim się spróbuje szukać pomocy w na przykład psychoterapii czy psychologii. Czy są takie przypadki, czy są takie aspekty problemów? Pan posługuje się językiem, który jest, nie jest językiem duszpasterskim, konstrukty. Jak osoba jest wierząca, to wiadomo, że ona się zacznie modlić, mm-hmm. żeby próbować poradzić sobie ze swoim życiem czy ze swoimi problemami. I nie potrzebuje na to ani zgody księdza, ani zgody psychologa czy psychoterapeuty. To wynika z jej wiary i rozumienia. Ale ja się tak tu wetnę, bo ja myślę, że nie brakuje osób, które nie wiedzą, że można w ten sposób rozwiązać niektóre swoje problemy. Ja panu powiem, że jest dokładnie właśnie przeciwnie, że za dużo osób uważa, że modlitwa rozwiąże wszystko. Że nie jest groźna. Takich osób pewnie też nie brakuje. Tak, więc znaczy, no bo ja tu jestem trochę polemiczny na tej zasadzie po prostu, że idiom katolicki to jest taki od średniowiecza, łaska buduje na naturze. Jeśli osoba wierząca respektuje naturę i respektuje łaskę, to stara się, żeby jedno wspomagało drugie. Czasami wystarczy pomóc tej naturze dzięki modlitwie, dzięki wierze. Czasami silna wiara, intensywna modlitwa nie wystarczą. Ostatni przykład, biskup Dajczak z depresją, który publicznie o tym powiedział. Tak? Więc chodzi o to, żeby uszanować te dwa porządki, natury i łaski. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać także psychologicznie. Więc to nie jest moim zdaniem albo, to znowu trzeba wiedzieć, które akcenty dominują. A nikomu nie można zabronić modlić się wtedy, kiedy on potrzebuje pomocy psychologicznej, bo jedno nie musi być wrogiem drugiego. Natomiast ważne jest, żeby religijności czy duchowości, używając teraz języka psychologicznego, nie potraktować jak to tak zwanego religijnego copingu, negatywnego religijnego copingu. Czyli właśnie zamiast, skoro łaska buduje na naturze, zamiast pomóc naturze, od razu się uważa, że wystarczy tylko wiara albo Bóg. Negatywny przykład tego mamy w takich środowiskach, które uważają, że psychologia jest w ogóle niepotrzebna, wystarczy modlitwa o wewnętrzne uzdrowienie albo egzorcyzm. To jest taki spiritualistyczny redukcjonizm. Wystarczy ci wiara i wystarczy ci modlitwa. Nie wystarczy i nie wystarcza w większości wypadków, bo to by oznaczało, że łaska nie buduje na naturze, tylko jest jej poddana, a tak nie jest. No więc w tym sensie są środowiska, które w Kościele, które negują wymiar ten psychologiczny, uważając, że modlitwa z definicji jest nieszkodliwa, a to jest nieprawdą, i że wystarczy wewnętrzne uzdrowienie, żeby sobie poradzić ze wszystkimi problemami w życiu. Nie, bo wewnętrzne uzdrowienie może oznaczać, że ja wiem, że mam problemy, i muszę za nie wziąć teraz odpowiedzialność i dać sobie pomóc, żeby sobie z nimi radzić, a nie po prostu, że one w magiczny sposób znikną, bo Bóg mi w trakcie modlitwy wykasuje pamięć. Ja już nie będę pamiętał czy pamiętała o bolesnych sprawach, które dręczą mnie w życiu. Z drugiej strony oczywiście można się spotkać z pewnym redukcjonizmem w drugą stronę, także w Kościele, gdzie się uważa, że dopóki psycholog się czymś nie zajmie,
to Pan Bóg ze swoją łaską, czyli sam sobą, nie jest w stanie w to wejść. Jeszcze raz, ja uważam, że to są rozdzielne strefy, ale to nie jest tak, że człowiek musi być zdrowy, żeby był święty, albo że jak jest święty, to na pewno jest zdrowy. Nie jest ani tak, ani tak. Tylko dopytam, bo przed sekundą padło takie zdanie, że nieprawdą jest, że modlitwa jest z definicji nieszkodliwa. Mogę prosić o rozwinięcie tego? No właśnie w takim przypadku, że na przykład ktoś ma, ktoś choruje psychicznie, ma na przykład natręctwa, obsesje albo ma urojenia i halucynacje i słyszy, że jedynym skutecznym lekarstwem będzie wzmożona modlitwa. W jednym i drugim przypadku to nasili objawy, może też bardzo poważnie zaszkodzić osobie, czy regresując ją, czy dekompensując. Mówienie, że wtedy, ponieważ to jest prośba do Pana Boga, to nie może mieć to negatywnego skutku, jest nieprawdą. Bo to już nie jest modlitwa, to jest magiczne podejście do modlitwy, które także nie szanuje tego, że Bóg stworzył naszą ludzką naturę z jej własnymi prawami. Czyli, o ile dobrze zrozumiałem, ograniczanie się tylko do modlitwy nie jest z definicji nieszkodliwe, tak? Tak. Dobrze. I też ksiądz wspomniał o egzorcyzmie, więc to też jest dobry punkt, myślę, że do zapytania. Jak ksiądz by opisał w ogóle temat opętań i egzorcyzmów w świetle obecnych odkryć z dziedziny psychologii i psychoterapii oraz czy egzorcyści w Polsce w tym aspekcie są, że tak powiem, zaznajomieni dostatecznie księdza zdaniem oczywiście w nachodzeniu na siebie tych płaszczyzn? No, ja powiem tak. Jeszcze nie spotkałem osoby opętanej, choć przychodziły do mnie osoby, które za opętane się uważały albo tak zostały określone, co nie oznacza, że nie twierdzę, że nie istnieje możliwość opętania, ale jestem bardzo ostrożny z postawieniem w cudzysłowie takiej diagnozy i ona moim zdaniem powinna być na końcu, a nie na początku, czyli przy wykluczeniu wszelkich innych naturalnych przyczyn, a nawet i nie tylko naturalnych przyczyn widzianych trudności, z którymi zmaga się osoba, ale także wcześniejszej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Bo wtedy, jeśli ona nie skutkuje, to działa zasada taka, jak działa w medycynie. Pomóż komuś, żeby go nie bolało albo żeby nie cierpiał, nawet jeśli nie wiesz, dlaczego coś działa albo nie działa. Oczywiście w pewnych kryteriach, żeby komuś z dobrej woli bardziej jeszcze nie zaszkodzić, ale wtedy ja bym się nie upierał, że skoro nie pomagają tabletki, nie pomaga psychoterapia, to nie wolno skorzystać z egzorcyzmu. Przy czym oczywiście przy założeniu, że osoba, która z niego chce skorzystać, jest w pełni poinformowana i świadoma tego, czym to jest i czym to także może skutkować. Więc ja jestem tutaj sceptykiem, to znaczy raczej osoby zniechęcam do tego, niż do tego zachęcam. To po pierwsze, a po drugie uważam, że choć formalnie, i to uważam nie na podstawie spekulacji przy biurku, tylko pracy właśnie z konkretnymi osobami, że chociaż polscy egzorcyści twierdzą, że są szkoleni w zakresie rozpoznawania tego, co duchowe i co psychologiczne, to w większości wypadków działają w nieodpowiedzialny sposób. Okej, to myślę, że to jest już kolejny obszerny temat tak naprawdę do zbadania, gdybyśmy chcieli tutaj wejść, więc to może na następny raz. Na koniec mam jeszcze jedno takie pytanie, też zasugerowane przez patronów. Czy jest jakiś na przykład bank kontaktów albo spis psychoterapeutów, psychologów, tak aby można było poszukać przede wszystkim w swojej okolicy pomocy w tym aspekcie? Czy są na przykład stowarzyszenia psychoterapeutów, które ksiądz by na przykład polecał albo ewentualnie odradzał? Nie, no są branżowe stowarzyszenia psychoterapeutów, takie na przykład, które różnią się między sobą szkołą terapeutyczną, którą reprezentują. Więc takiej jednej ogólnopolskiej listy nie ma. Są listy psychoterapeutów, którzy są akredytowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne bądź Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którzy mają kompetencje do wykonywania psychoterapii.
No ale to jest lista ogólnopolska. Potem są listy branżowe, że na przykład jeśli ktoś by szukał psychoterapeuty gestalt albo psychoterapeuty psychodynamicznego właśnie w swojej okolicy, no to te środowiska mają listy swoich terapeutów i mogą takiej informacji udzielić. Lista najczęściej jest też taka wewnątrzśrodowiskowa, to znaczy pewne osoby bądź pewne miejsca, w której psychoterapia jest prowadzona, same się reklamują i reklamują się nawzajem. Więc tak to wygląda. Nie ma po prostu jednego, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, jednego indeksu, w którym można wejść na stronie internetowej i zobaczyć, o tu są psychoterapeuci, którzy mieszkają w mojej okolicy. To trzeba, czyli to nie istnieje tak. Miasto Kraków, w mieście Kraków są ci i ci psychoterapeuci, nie? Jak poszukam, jaki terapeuta gestalt albo jaki terapeuta psychodynamiczny pracuje w Krakowie, to wtedy na tych stronach branżowych, tych środowisk znajdę taką informację albo znajdę przez listę certyfikowanych psychoterapeutów, psychologów bądź psychiatrów. Okej, czyli że tak powiem, trzeba sobie oddolnie już szukać. Tak, trzeba sobie, bo nie ma, ja nie wiem, bo w przypadku lekarzy mamy znany lekarz, właśnie, coś, no tak? Właśnie. Natomiast na pewnej zasadzie, czy na pewnej analogii do tego funkcjonują pewne strony w internecie, w których można tak też znaleźć psychologów, ale one nie mają tak formalnego charakteru jak w przypadku lekarzy. Dobrze. To też jest, myślę, że dobry moment na zakończenie, także ja bardzo księdzu dziękuję za wyjątkowo ciekawą rozmowę. Zapraszam oczywiście wszystkich oglądających też do komentowania, co uważacie o tym wszystkim, co tutaj padło. I raz jeszcze dziękuję i oddaję głos na koniec jeszcze. No nic, ja dziękuję za zaproszenie, Państwu za słuchanie naszej rozmowy. Jeśli jakieś wątpliwości pozostały, pewnie tak, no to może kiedyś je jeszcze wyjaśnimy. Jeśli nowe się pojawiły, tym lepiej, to znaczy, że czemuś to służyło. Dobrze, także raz jeszcze dziękuję w takim razie i do usłyszenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym ksiądz Prusak odpowiada na pytania, z jakimi obrazami Boga się nie zgadza, a które można znaleźć czasem nawet w kościele, oraz jakie jest jego zdanie na temat psychologii Jordana Petersona, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można również zadawać pytania dla naszych rozmówców, a także przedpremierowo oglądać nowe odcinki i oglądać regularne co dwutygodniowe streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.